nami wręczenie nagród Fleet Cars and Vans Fleet Auto Premium. Test Fleet Cars and Vans Fleet Auto Premium jest integralną częścią plebiscytu. Z tą różnicą, że nie głosuje się internetowo, ale głosy na miejscu podczas testu w Kielcach oddają jurorzy. Są to przedstawiciele dużych flot, są to przedstawiciele firm CFM, przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, administracji samorządowej, a także prezesi i właściciele mniejszych firm. Chcemy, aby jakby ta grupa zaproszona do Kielc stanowiła przekrój całego rynku kupującego samochody flotowe, kupującego samochody do biznesu. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że mogę odebrać tę nagrodę dzisiaj w imieniu firmy Ford, dlatego że Ford Fiesta został wyróżniony właśnie w odsłonie Active, czyli w odsłonie crossover. Dziękuję bardzo. To dla nas bardzo ważna nagroda, szczególnie, że jeżeli chodzi o Sina, mamy w tej chwili 3 wersje nadwoziowe, za chwilę czwarta, oczywiście crossover, bo to samochody bardzo, bardzo popularne. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy głosowali. Ten samochód jest wyjątkowy, wyjątkowy design, drzwi bezramkowe. Jedyny tak naprawdę, jeśli mówimy o konkurencji w segmencie D, cudowny samochód, którym możemy dzisiaj jeździć i podziwiać. Dziękuję bardzo. Ta nagroda jest wyjątkowa przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Crafter, e-Crafter jest to pierwszy samochód w pełni elektryczny produkowany przez Volkswagen użytkowe. Samochód, który zbiera bardzo dobrą opinię wskutek testów, które są dzisiaj robione wśród klientów flotowych. A po drugie, myślę, że wiecie, że Polska jest szalenie ważnym rynkiem dla koncernów Volkswagena właśnie za sprawą marki Volkswagen użytkowe, bowiem kiedy Crafter jest produkowany w Polsce na cały świat. Od września produkuje już ponad 100 tysięcy samochodów rocznie. Tylko bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę nagrodę. Szanowni Państwo, you see me honored and proud to receive this prize because the latest success of our most famous family van ever is perceived from fleet managers as the best minibus. Yes, so that's for us a very, very good prize. So thank you very much. Jurorzy, którzy testowali ten model na małej pętli kieleckiego toru, niemal jednoznacznie stwierdzili, że Mini Clubman powoduje maxi uzależnienie. Nic innego, jak to również dwoma rękami podpisać się pod tym stwierdzeniem. Ja ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować w imieniu Mini Polska za tą nagrodę. Jest ona szczególnie ważna ze względu, że przyznana została przez większości fleet managerów. Z tego miejsca chciałbym również podziękować organizatorom za możliwość testów w Kielcach, że mogliście Państwo zobaczyć, jak wspaniałym samochodem jest nowy Volvo S60 oraz jak dużo przepaść dzieliby od jego poprzednika. Ten fakt na pewno cieszy nas podwójnie i nie ukrywam, że pokładamy spore nadzieje w segmencie samochodów dla topowych menadżerów. Dziękuję bardzo. W imieniu Mercedes-Benz Polska chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie oddane głosy. Dla nas jest to bardzo ważne wyróżnienie, dlatego że dotyczy segmentu samochodów SUV, który się bardzo mocno rozwija i dotyczy bardzo, bardzo wymagającego klienta. Dlatego tym bardziej bardzo serdecznie dziękuję za tą nagrodę.